Mariusz Podzianowski, jeden z bohaterów gali KSW na Narodowym, to już drugi raz wychodzisz na ten obiekt, jako jeden z dwóch tylko osób na tej gali, która była na poprzedniej. Natomiast chciałem się Ciebie zapytać, jak Ty pozycjonujesz takie wydarzenia, jeżeli chodzi o swoją bogatą sportową karierę. Nie tylko zawodnika MMA. Czy to jest jedno z najważniejszych momentów w Twoim życiu? No można powiedzieć, że jedno z ważniejszych. Dla mnie jeden z najważniejszych momentów to na przykład było zdobycie piątego, nie czwartego, trzeciego, pierwszego mistrzostwa świata. Takie pierwsze mistrzostwo świata to było coś w podnoszeniu tych ciężarów, czyli w strongmanie. Drugie, piąte bo jeszcze nikt w historii sportu od praktycznie 55-60 lat nikt tego nie zrobił. W tym roku ktoś tam przemierzał się Amerykanin, który ma 4 razy, ale skończyło to się na ósmej pozycji dopiero, więc nie jest to taki prosty yy, wyczyn, żeby zrobić 5 razy Mistrzostwo Świata i wyrównać ten wynik. No i oczywiście KSW. Jeden, to znaczy jeden, koloseum jeden, przepraszam. No i teraz koloseum dwa. Są, to takie można powiedzieć, że cztery fajne imprezy, które chyba na pewno zakodują się i zapiszą się u mnie w głowie do końca życia. No to ja bym zapytał, zanim o tym koloseum, ja bym się cofnął do twojej poprzedniej walki, co uważasz było powodem tej przegranej z, z Mamedem, i czy uważasz, że to przez brak Arbiego w narożniku? Wiesz co, można powiedzieć fizycznie, pod kątem kondycyjnym, technicznym, wszystkim byłem bardzo dobrze przygotowany. Wiadomo, że akurat już na takim poziomie, na takim górnym poziomie, bo tam już jest szczyt tego wszystkiego bo i umamedaju, u mnie gdzieś po prostu coś jedno nie zagrało. Ktoś powie, walka ustawiona, to, to, tamto, to takie bzdury. Ktoś, kto nie zajmuje się zawodowym sportem, tego nie zrozumie. Ktoś z pozycji fotela, patrząc na to, i gdy ja to obejrzałem z pozycji fotela, no to po prostu wyglądało to żenująco. No co mam powiedzieć, no, na pewno z tego powodu nie jestem zadowolony. No Chciało się na pewno, żeby. To lepiej chociaż, mo można było przegrać, no ale po prostu wszedłem do klatki w pewnym momencie gdzieś tam stoję sobie w tej klatce. Nigdy zazwyczaj yy, pierwszy nie wychodziłem. Stoję sobie w tej klatce, stoję tak sobie w pewnym momencie góra, dół. Tak Bum. walka, nie walka, walka, nie walka. O co tutaj chodzi? Po prostu ktoś, kto tam nie stoi w tym miejscu, tego po prostu nie zrozumie. No i w pewnym momencie, co ja tu robię? To tak jak idziesz do tablicy, czasami niby wierszyk, pan wiesz wszystko dokładnie, co mówić. Tabliczka, raz, dwa, trzy, cztery. W pewnym momencie ktoś ci zadaje dwa razy dwa, a ty. I nie wie co odpowiedzieć. I czasami tak się po prostu zdarza. akurat Tak paskudnie to się zrobi, że w tym momencie, akurat w takiej jednej z najważniejszych walk, tak po prostu było. No. no ale cóż, trzeba się po prostu pogodzić, posypać głowę popiołem. Tak, przegrałem. Mamed był lepszy, no i nie ma co tutaj nawet tutaj podważać. Zachował zimną krew, no i zabawił się po prostu ze mną porządnie. No i prawa dla niego. Trzymając się tematu tej walki z Mamedem, padały takie słowa po jej zakończeniu cytuję Prawdziwy fighter nie odklepałby takich ciosów. Takie opinie Cię bolały? Wiesz co, to jest tylko gadanie ludzi, którzy siedzą sobie na fotelach. Ktoś troszeczkę ma pojęcie o trenowaniu, to wie, co to znaczy. Czasami lepiej odklepać, niż po prostu oberwać za dużo, dlatego, że jeszcze potem coś dalej jest, jeszcze coś dalej jest. Yy, czy to ujma była dla Mameda, że jak Narkun go poddał i on odklepał? Nie było ujma i ja nie uważam go, że za jakiegoś zawodnika słabego lub, że coś z nim było nie tak, że on odklepał. Głupi tylko nie odklepuje. Trzeba troszeczkę pamiętać, że jeszcze jest zdrowie, jeszcze jest życie po sporcie. Sport to jest tylko jakiś epizod w życiu, a jeszcze potem żyjemy troszeczkę dalej i trzeba troszeczkę myśleć rozsądkiem. Czasami trzeba powiedzieć, pas, dwa, trzy kroki do tyłu, żeby jeden zrobić znowu albo i pięć do przodu. No to ja bym już wrócił do tych przygotowań, do teraz do walki na Koloseum. No i wróciłeś właśnie po Tarbiego do WCA. Jak to wygląda, na jakich warunkach w tym momencie trenujecie, bo wiemy, że tam tego też była kwestia i, i jak te przygotowania z Arbin wyglądają, no i ponownie gdzieś zapytam, czy właśnie wtedy ta przegrana to był to powodem, był brak Arbiego? Więc to trudno powiedzieć, czy to byłaby brak Arbiego, bo na pewno pracujemy z Arbim już chyba z 10-11 lat razem. Znamy się jak łyse konie. Każdy wie, gdzie co. Jak wiem, wiem, że jak przychodzi taki moment kryzysowy, gdzieś coś tam człowiek się gubi, to jest właśnie ten narożnik czasami potrzebny. Ja mogę nikogo nie słyszeć, ale jego ten donośny, charakterystyczny głos bardzo dobrze słyszę. Mariusz, góra, góra, coś tam odejść, tu zostaw to. Po 11 latach tak człowiek przyzwyczaił się do tego charakterystycznego głosu, że jest w stanie wyłapać to. No akurat u mnie. Do walki z momentem był ten głos gdzieś tam. Ja tego nie słyszałem, dlatego że może po prostu no, jestem tylko człowiekiem i można się do czegoś przyzwyczaić. Ja tego nie słyszałem, a jednak zarbim, no, to było to charakterystyczne. No i pracujemy dalej, tak jak pracowaliśmy. Nic się u nas nie zmieniło. Wszystko dalej, tak jak było. Ja przychodzę na treningi sześć razy w tygodniu po dwie godziny. No i tak robimy, rzeźbimy, rzeźbimy. Sy systematycznie, konsekwentnie robimy swoje. Wiemy, co mamy zaplanowane. Więcej nie ma co dodawać, bo więcej się nie zrobi. Szklanka tylko ma 250, 260. Nie wlejemy, tyle trzeba zrobić, odpoczynek, tyle trzeba zrobić, odpoczynek do domu, rano sobie stać, czasami rowerem pojedzieć, czasami potruchtać, pobiegać, robić swoje, rzeźbić. Z Twojego punktu widzenia to było do pogodzenia Twoje treningi w WCA i Artura, bo on nam powiedział dziś, że, że to była jego decyzja, żeby zmienić otoczenie. Dla mnie to nie miało największego znaczenia. Łukasza Jurkowskiego bardzo dobrze znałem. Łukasz Jurkowski przez 5 lat mnie przygotowywał i znał mnie doskonale na każdej płaszczyźnie. I ja Łukasza bardzo dobrze też znałem. Wyszliśmy i daliśmy normalną, fajną walkę. No Troszeczkę poobijaliśmy się, ja jego poobijałem, on mnie troszeczkę poobijał. Potem z dwa miesiące musieliśmy Rany wylizywać trochę, no i nie przeszkadzało to. Jeżeli jesteś zawodnikiem, zawodowcem, mówimy o zawodowstwie, jest to nasza pewnego rodzaju sport, hobby, ale i też praca, więc powinniśmy to sobie rozgraniczyć. Wchodzimy tam, koniec koleżeństwa, wchodzimy, bo to jest nasza praca, i tłuczemy, lejemy się. No to właśnie lat się będziecie z Arturem Szpilką też, ale pojawiają się głosy w internecie, że niewiele osób widzi jakiekolwiek argumenty po stronie Artura w, tych przygotowa w tej walce. Czy, czy ty widzisz jakąś płaszczyznę, której może ci zagrozić? Nie, nie lekceważmy Artura. Artur nie bez kozery dostał szansę w walki o mistrzostwo świata. Do momentu, kiedy nie zgasło mu światło z Wajderem, naprawdę był dobrym zawodnikiem i zapowiadającym się. Naprawdę ja te walki oglądałem z otwartą japą i był dobrym zawodnikiem, więc ja go na pewno nie lekceważę. Trzeba uważać, no bo to jest, to jest tylko sport. Chwila nieuwagi i może światło mi zgasnąć. On ma, do, dobrze na nogach chodzi, dobrze boksuje. Ja mam swoje atuty i on ma swoje atuty. W MMA jest wszystko możliwe. MMA jest jak zawsze już po raz dziesiąty albo setny raz powtórzę, że MMA jest nieprzewidywalnym sportem i wszystko wydarzyć się może, więc nie mrugajcie, bo różnie może być. Albo mi światło zgaśnie, albo prąd wyłączymy kobuś. No dobrze, omawialiśmy się na sześć pytań, tyle było. Dziękujemy za pytanie i kończymy. No to może ja nawiążę do tego, co powiedział Arbi Szamaye w rozmowie z portalem In The Cage, bo widać, że on po tym twoim powrocie jest zbudowany i już gdzieś tam może nawet między wierszami, ale rysuje takie ambitne plany na przyszłość, bo nawet jak myślał sobie o filu Defli to on nie mówi nie. Powiem może tak, mam 46 lat, nie mam kontuzji, nic mnie nie boli. Czuję cały czas niedosyt, że wchodzę na salę i trenuję z chłopakami, którzy mają po 25 lat. Oni trenują dwa razy dziennie. Ja wchodzę o godzinie 10, wychodzę o godzinie 12. Jeszcze bym zrobił ten jeden trening, ale głowa, rozsądek, podpowiada: nie. Za dużo. Szklanka ma 250 i nie wleje. Oczywiście, że chciałbym się jeszcze więcej trenować, a może jeszcze bym szkoli Podszlifował tą technikę, a może jeszcze te obalenia to. Tylko no, za dużo nie da się. No pewnych przemian pewno biologii nie oszukamy. No i teraz trzeba troszeczkę trenować. Znowu młody musi trenować, rozwijać, siłę robić. Siłę mam, doświadczenie mam. To teraz co potrzebne jest? Tylko rozsądek. Mądrze rozsądnie trenować, żeby tylko gdzieś nie przedobrzyć coś, dlatego że o kłopot, o kontuzję to jest bardzo szybko, więc teraz wystarczy mi tylko to doświadczenie mam i mądrze trenować. to mi wystarczy, ale to ta godzinka mi się jeszcze przydała. No ale co? Mogę trenować. I co jest najgorsze? Nie mogę iść. To jest najgorsze dla mnie. Mogę, a nie mogę.